Najświętszy dzień judaizmu, szabes wszystkich szabasów. Dzień, w którym to, co nam Haszem przypisał, zostaje zatwierdzone i wprowadzone w życie. A żeby pomóc młodszej części widowni to zobrazować, to takie swego rodzaju święto. Dzień, w którym to Bóg naciska Enter i uruchamia program na nadchodzący rok. W tym odcinku opowiem Wam o najświętszym dniu judaizmu oraz o święcie, któremu towarzyszy. Gotowi na odcinek o święcie, w którym nic się nie je ani nie pije przez ponad 25 godzin? No to zaczynamy. Yom Kippur. Dzień pojednania, ale też sądny dzień. Pamiętacie z odcinka o Rosh Hashanah, że wtedy zaczynamy naszą pokutę i wtedy to zaczyna się czas sądu nad nami i decyzja, co z nami się stanie w nadchodzącym roku. W Yom Kippur nasza pokuta się kończy. I co najważniejsze, nasz los zostaje przypieczętowany. Święto to przypada na 10 dzień miesiąca Tishrei. Dzień kończący czas pokuty. W czasach świątyni najwyższy kapłan wchodził do najświętszego miejsca judaizmu, do Kodesh HaKodeshim, czyli miejsca świętego świętych. Dzień ten i dni poprzedzające ten super ważny dzień w kalendarzu żydowskim poprzedzają różne rytuały. Tradycyjnie na przykład mężczyźni idą przed Yom Kippur do mykwa, a jednym z bardziej charakterystycznych rytuałów jest coś, co nazywa się kaparus. Rytuał ten jest dość kontrowersyjny, intrygujący i naprawdę spektakularny. Najlepszym dniem na wykonanie tego rytuału jest dzień tuż przed Yom Kippur. Rytuał ten wykonuje się przy pomocy koguta w przypadku mężczyzny i kury w przypadku kobiety. Polega on na tym, że bierzemy koguta lub kurę i kręcimy nim nad głową, mówiąc specjalną modlitwę. Osoba, która wykonuje rytuał, mówi: to w moim zastępstwie, to w zamian za moją śmierć, to moja pokuta. Po wykonaniu tego rytuału kogut lub kura jest oddawany w ręce szojcheta, czyli powiedzmy rabina specjalizującego się w uboju rytualnym, ptak zostaje zabity. Mięso natomiast jest oddawane na cele charytatywne. Niektórzy błędnie interpretują to jako, że kura lub kogut giną za nasze grzechy. Jest to nie do końca zgodne z prawdą, bo w rytuale tym chodzi o to, żebyśmy widzieli i wiedzieli, co się stanie z nami, jak nie odkupimy grzechów. Kogut ginie w zastępstwie za nas. Jest użyty jako symbol, żebyśmy pamiętali, że to samo może spotkać nas, jeśli zejdziemy z drogi Tojry. Bez dwóch zdań jest to rytuał krwawy. W wielu miejscach jest zakazany z powodu, nie oszukujmy się, drastycznych scen zabijania kur na oczach ludzi. W zastępstwie kur natomiast możemy użyć pieniędzy i tymi pieniędzmi będziemy kręcić nad głową. Pieniądze później dajemy na cele charytatywne. Drugim sposobem jest użycie ryby zamiast kury. Hasycka tradycja jednak jest nie do obejścia i my używamy koguta lub kury koloru białego. W momencie, jak oglądacie ten odcinek, ja właśnie prawdopodobnie przygotowuję się, żeby wykonać ten rytuał zwany kaparus. Przypominam, że każdy z ptaków, który zostanie zabity, zostaje oddany później do banku żywności i jego mięso będzie użyte, żeby wykarmić ludzi, którzy są w potrzebie. Skoro mówię już o rytuałach, związanych z Yom Kippur oczywiście, to muszę wspomnieć o tradycji z czasów świątyni, kiedy to wysyłano kozła ofiarnego, niejako obarczonego grzechami Żydów, wysyłano go na pustynię do Azazela. Według kabały ów kozioł miał uciszyć satana, który to w judaizmie spełnia trochę inną rolę niż ogólnie jest to znane.
a mianowicie jest swego rodzaju oskarżycielem udowadniającym winy Żydów przed sądem niebiańskim. I tutaj muszę się wtrącić zza kadru i przyznać się, że w czasie nagrywania coś mi umknęło. Coś super ważnego. Zapomniałem wspomnieć o jeszcze jednym ważnym, może nie rytuale, ale elemencie, który przygotowuje nas do święta Jom Kippur. Musimy za nasze grzechy przeprosić tych, którym te grzechy wyrządziliśmy. Hashem nie przebacza nam za grzechy popełnione wobec innych ludzi. Hashem może wybaczyć nam tylko grzechy, które popełniliśmy wobec Niego samego, a relacje międzyludzkie i grzechy między ludźmi musimy naprawić sami. Musimy przeprosić ludzi, musimy pogodzić się z ludźmi, musimy prosić o wybaczenie krzywd, jakie wyrządziliśmy innym ludziom. I tylko wtedy, jak się już przeprosimy i osoba, którą skrzywdziliśmy, wybaczy nam, nasze grzechy są zapomniane i wybaczone. Jom Kippur zaczynamy od zapalenia świec przed zachodem słońca, bo mam nadzieję, że wiecie, że data w żydowskim kalendarzu zmienia się o zachodzie słońca. Czyli na przykład w środę o zachodzie słońca zaczyna się czwartek i trwa do następnego zachodu słońca. Zanim zaczniemy święto, zanim kobiety zapalą świece, musimy zjeść świąteczną kolację. Dużą kolację, wykwintną, z winem i mięsem. Kolacja musi być szczególna, bo Jom Kippur to dzień postu. W momencie, kiedy zaczyna się święto, zaczyna się bardzo ścisły post. Nie jemy i nie pijemy przez trochę ponad 25 godzin. Jest to tak ważny element święta, że nawet ci niereligijni czy mniej skrupulatni Żydzi bardzo często poszczą w ten dzień. W czasie trwania święta nie można nam robić kilku rzeczy. Jeść i pić, nosić skórzanych butów, używać kremów lub olejków do skóry, kąpać się oraz mąż nie może być z żoną, jeśli wiecie, o czym mówię. Mężczyźni ubierają się do modlitwy w kitel. No i tak wygląda kitel. A do dzisiaj w języku polskim to słowo używa się dość regularnie, bo opisuje strój lekarza, tak? Biały fartuch to właśnie kitel. Ten w wykonaniu żydowskim jest troszkę bardziej ozdobny niż ten lekarski, ale wszystko sprowadza się tu do jednego elementu. Koloru białego. Kitel jest częścią ubioru pogrzebowego, ubioru, który nazywa się tachrychim i ubierane jest w nie ciało zmarłej osoby. Kolor biały odgrywa tu najważniejszą rolę, zarówno w przypadku pochówku osoby zmarłej, jak i noszenia kitla w czasie świąt żydowskich oraz podczas ślubu. Kitel przypomina nam, łączy nas z wersetem z Księgi Izajasza, który mówi, że nasze grzechy powinny być wybielone, powinny być białe jak śnieg. Kitel symbolizuje czystość i jedność, a kitel właśnie wygląda tak. W moim przypadku jest oczywiście zapinany z prawej strony na lewą i jeśli ktoś nie wie, o co w tym chodzi, to zapraszam do odcinka o ubiorze hasyckim. Kitel jest oczywiście biały, ma małe zdobienia. No i jest niczym innym jak po prostu białym fartuchem. Model ze mnie żaden, więc wracam do mojego rekla. No i już jestem w moim ulubionym reklu. Jom Kippur to ogromna ilość modlitwy. Wszystko zaczyna się od czegoś bardzo wyjątkowego. Zaraz po rozpoczęciu święta zaczynamy wieczorną modlitwę Majriv, podczas której to na samym początku mamy część, która nazywa się Kol Nidre. A nazwa ta pochodzi od chyba jednej z najbardziej charakterystycznych modlitw kojarzonych z żydowskimi świętami. Modlitwa ta nazywa się właśnie Kol Nidre. W zasadzie Kol Nidre nie jest modlitwą, a swego rodzaju procedurą sądową, czymś w rodzaju procedury sądowej, w której to anulujemy wszystkie nasze obietnice religijne złożone nieświadomie, pochopnie lub hazweszulą pod przymusem. Kol Nidre, jako że nie jest modlitwą, a procedurą sądową, to nie jest też napisane w świętym języku, czyli hebrajskim.
Kol Nidre jest napisane w języku aramejskim, który to był językiem używanym w życiu codziennym. Według tradycji zabronione jest używanie świętego języka hebrajskiego w życiu codziennym. Dlatego właśnie Żydzi przez tysiące lat używali różnych języków na co dzień. Aramejski, ladino, jidysz. Język hebrajski zawsze był i zawsze będzie świętym językiem, który zarezerwowany jest tylko do użytku religijnego i w życiu codziennym nie powinien być używany. Kol Nidre było od zawsze koronnym, popisowym numerem wszystkich kantorów, czyli śpiewaków religijnych, którzy to właśnie w czasie trwania najważniejszych żydowskich świąt mogli pochwalić się swoim kunsztem i zaprezentować nowe aranżacje, kompozycje, nowe, ale zarazem nigdy nie odbiegające od tradycji. Kol Nidre jest swego rodzaju klasykiem wśród wszystkich pieśni liturgicznych, a brzmi tak. Ale chwilę. Zanim usłyszycie Kol Nidre, warto byłoby powiedzieć, kto będzie śpiewał tę Kol Nidre. Nie będę to ja, z wiadomych przyczyn, o których mówiłem w poprzednich odcinkach. Będzie to ktoś bardzo wyjątkowy. Ktoś nie tylko dla mnie bardzo wyjątkowy, będzie to osoba bardzo wyjątkowa dla Żydów z Polski. Na imię ma Jakow i jest chyba jednym z najlepszych kantorów. Jakow pochodzi z Polski, urodził się w Częstochowie, obecnie mieszka za Wielką Wodą i pochodzi z rodziny żydowskiej z niesamowitymi tradycjami. A swoją drogą, najlepsze żydowskie wesele, jakie w życiu przeżyłem, to było właśnie jego wesele. Nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby użyć wykonanie Kol Nidre byle kogo. Kol Nidre jest bardzo ważne i właśnie tym, że specjalnie dla Was znalazłem kogoś, kto je zaśpiewa, chciałbym podkreślić to, że jest to niesamowicie ważny element święta Jom Kippur. Dlatego usiądźcie wygodnie i wsłuchajcie się w Kol Nidre śpiewane przez wyśmienitego muzyka Jakowa, który pochodzi z Polski i który zaśpiewał tę Kol Nidre specjalnie dla Was. Kol Nidre. No i jak? Podobało się? Mam nadzieję, że poczuliście tą moc Kol Nidre. I chciałbym, żebyście pamiętali, że to wykonanie Kol Nidre nie było jakimś tam wykonaniem Kol Nidre. To było wykonanie Kol Nidre przez Jakowa, kogoś bardzo ważnego dla polskiego judaizmu. Procedura śpiewania Kol Nidre też nie jest o tak sobie, że ktoś śpiewa. W czasie wykonania tego utworu kantor stoi pomiędzy dwoma mężczyznami trzymającymi zwoje Tojry. W ten sposób ustanawiamy sąd trzech rabinów, Beis Din. Po modlitwie wieczornej, Majrew, mężczyźni jeszcze czytają specjalny zestaw psalmów. Po nocy, którą to mężczyzna i kobieta powinni spędzić w osobnych łóżkach, mężczyźni idą do szula, czyli synagogi. I zaczyna się dzień wypełniony modlitwą. Na początku oczywiście szachrys, modlitwa poranna i tuż po niej część nazywająca się musaw. Długość tych modlitw jest dość pokaźna, bo często jest to blisko 5-6 godzin.
Następnie mamy małą przerwę i po południu zaczynamy modlitwę Majry, podczas której czytamy Księgę Jonasza. Może nazwa Wam dużo nie mówi, ale na pewno wielu z Was zna historię Jonasza, który to został połknięty przez wielką rybę za to, że sprzeciwił się woli Boga i po 3 dniach modlitwy z nakazu Hashem Jonasz zostaje wypluty przez rybę. Po modlitwie popołudniowej o zachodzie słońca zaczynamy modlitwę, która nazywa się Nila. Ta część nazywana jest często zamknięciem bram. Modlitwa Nila jest bardzo specyficznym, emocjonalnym doznaniem, które to ciężko opisać słowami. Po ponad 25 godzinach niejedzenia, prawie nieustannej modlitwie, ta ostatnia modlitwa pozostaje w nas na bardzo długo. Na końcu brzmi dźwięk szofaru, którym to oznajmiamy koniec święta i głodówki. Tradycyjnie głodówkę powinno przerwać się wypiciem wody. Bo przed wypiciem wody mówimy błogosławieństwo, które dziękuje za wszystko, co zostało stworzone przez Hashem, przez Jego słowa. Po wypiciu wody można już jeść i pić wszystko, co się chce. U mnie tradycyjnie po każdej głodówce jemy pizzę. Tym, którzy będą pościli, życzę łatwego postu. Gemar Hasimu Toivu i obyśmy wszyscy za rok spotkali się w Jerusalem. Bez ratashem. Ale zanim to się stanie, to nie zapomnijcie wcisnąć subskrybuj, zostawić łapkę w górę i do następnego odcinka bez ratashem. Słodkiego roku. Lachaim.